Stary podatnik chrześcijański.
nam o tym, jak wyglądało zasięcie i niebowzięcie Bożej Rodzicielki. Miało to mieć miejsce w 1948 roku, a więc 15 lat po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu jej Syna Jezusa. Jak utrzymuje stara tradycja apostołowie, wtedy byli rozproszeni po całym świecie. Boże i głosić Chrystusa na cały świat, zakładać Kościół, nieść Ewangelię wszystkim ludziom. Jednak natchnieni przez Ducha Świętego wszyscy zgromadzili się w Jerozolimie, aby czuwać, aby asystować, aby być przy ostatnich chwilach ziemskiego życia Marii. I w momencie jej zaśnięcia, jej śmierci słyszeli i widzieli ogromne chóry aniołów, które śpiewały na cześć Marii. Ciało Najświętszej Panienki po jej zaśnięciu złożyli w grobowcu w Getsemanii. Jeszcze przez 3 dni rozgniewały tam w tym grobowcu i wokół niego wspaniałe chóry pieśni niebieskich. Jednak zdarzyło się, że najdalej ze wszystkich był akurat Tomasz Apostoł, ten niewielny Tomasz, który wszystko lubi sprawdzić. Był w Indiach, dopiero po 3 dniach po śmierci Marii wrócił z tych Indii. No oczywiście zechciał sam na własne oczy zobaczyć ciało Marii i otwarto grób. Okazało się, że ciała Marii tam nie było. Za to pozostało prześcieradło, które było to ciało Marii owinięte. Prześcieradło, które wydawało woli nieprawdopodobnie piękną. I obecni wszyscy zrozumieli, że właśnie ten Chrystus, który wziął swoje ciało z dziewiczego i kochanego ciała Marii, nie pozwolił, aby ono było oskarżeniu w grobie. I dlatego tradycja chrześcijańska każe nam w dniu wzięcia święcić kwiaty i zioła. Również dlatego, że jak jedni powiadają, na pamiątkę tego, że w grobie Marii, oprócz prześcieradła pięknie pachnącego, odkryto również, znaleziono cudownie pachnące róże. Inni znowu mówią, że Maria Matka Najświętsza w ogóle sama w sobie była najpiękniejszym kwiatem, jaki kiedykolwiek na świecie się pojawił. Więc święci się kwiaty dzisiaj jako symbolem Marii. Kochani, prawda teologiczna o tym wydarzeniu, o którym właśnie to podanie wspomina, została oficjalnie zdefiniowana jako dogmat 1 listopada 1950 roku przez Marii papieża Piusa XII. Jako dogmat, czyli prawda wiary, która nie podlega kwestionowaniu ani dyskusji. I nieważne jest to, czy tak jak w tradycji zachodniej czy wschodniej rozróżniamy, czy Matka Boża umarła, czy zasnęła i dopiero została wzięta z ciała i duszą do nieba, czy za życia została wzięta z ciała i duszą do nieba. Najważniejsze, że jej ciało i dusza są w niebie. I dzisiaj wszyscy w tą wielką uroczystość wzięcia Marii spoglądamy w niebo, bo uświadamiamy sobie, że tam jest nasza Matka, tam jest nasze miejsce. Uświadamiamy sobie to, że to jest również przeznaczeniem naszym, synów, przybranych synów, dzieci Bożych. I dzisiaj patrzymy w to niebo, gdzie jest Maryja, gdzie zostaje dzisiaj niebowzięta, gdzie są nasi święci patronowie, gdzie są nasi aniołowie stróżowie. I zastanawiamy się właśnie nad tym naszym przeznaczeniem do nieba. Przecież każde dziecko chce być tam, gdzie jego Matka. Drodzy, tak wczoraj, przygotowując się do tego kazania, popatrzyłem na forach internetowych na dyskusję nad tym, jak ludzie wyobrażają sobie niebo. To te fora są bardzo ciekawe, bo złudna anonimowość pozwala na rozwijanie się takiej radosnej twórczości ludowej tych, którzy się tam wypowiadają. Posłuchajmy kilku wybranych wypowiedzi. Pisze Rym Butterfly. Niebo, raj, musi być piękne, pełne światła słonecznego, grobów zielonych, tęczy, kwiatów kolorowych, zwierząt i ludzi szczęśliwych, patrzących na nas z góry i czuwających nad nami. Pisze znowu Henry. Dla mnie niebo to oczekiwanie i nadzieja, jaką dostałam za życia i w którą uwierzyłam, że będę oglądać Boga twarzą w twarz i będę siedzieć z Jezusem przy stole
na wielkiej niebiańskiej uczcie i pić najwspanialsze wino, patrzeć na niego i widzieć i pojmować wszystko to, czego teraz nie widzę i nie pojmuję. Jak w nie wejść, jak je znaleźć, nic dodać, nic ująć. Tak jak powiedział mój Pan, nawróćcie się i uwierzcie w Ewangelię. Niech was Bóg błogosławi. Pisał również Anis. Dla mnie naj to miejsce, gdzie nie ma przemocy, chorób, śmierci, ale gdzie on jest? W końcu wypowiada się profet. Niebo to raj, jest tam mnóstwo ludzi miłych, życzliwych, darzą się dobrocią, zaufaniem. Niebo będzie mieć wiele wspaniałych krain, miejsc. Każdy będzie równy i będzie mógł zrealizować swoje marzenia, w sklepach będzie tanio. W tym świecie każdy znajdzie dla siebie odpowiedni kąt. Kochani, niebo jest naszym przeznaczeniem. Jakby sobie po ludzku nie wyobrażać tego nieba, patrząc choćby na wspomniane wcześniej te wypowiedzi, to jest ono przede wszystkim naszym przeznaczeniem i jest radością spotkania z Panem Bogiem. Połączenia się z Nim już na wieczność jest radością osiągnięcia pewności zbawienia. Jest dołączeniem do niezliczonej rzeszy świętych, którzy zostali zbawieni przed nami. Jest miłością zatopioną w miłości Trójcy Świętej. Ale trzeba dodać jeszcze przy tych naszych marzeniach i wyobrażeniach o niebie coś bardzo ważnego. Takie będziemy mieć niebo, jak staramy się zasłużyć tu na ziemi. Takie niebo, jakie jest nasze postępowanie, jakie wyznajemy niebo tutaj na ziemi. To, co dla nas na ziemi jest niebem, będzie wieczności. I takie będzie niebo, jak to, co tutaj uważamy za nadrzędną naszą radość. I takie, jaką rzeczywistość my innym tutaj stwarzamy. Bo każdy pracuje na własne niebo sam, już tutaj na ziemi. I już na koniec, patrząc na ten wspaniały wieniec, na te wspaniałe owoce, plony ziemi, owoce, warzywa, zioła, chleb, kwiaty, przypomina się jeszcze jedna legenda, która wyjaśnia, tłumaczy, jak to się stało, że te kłosy pszeniczne, pomimo długiej łodygi, są tak krótkie, w zasadzie na długość kobiecej dłoni. Otóż było tak, że po grzechu pierworodnym, jak wiemy, Pan Bóg wypędził z raju ludzi. Jeszcze powiedział, będzie ci ciężko pracować na swoje utrzymanie, na swoje jedzenie, a ziemia będzie wam posep i ciebie rodziła. Jednak jak to Pan Bóg dobrotliwy po pewnym czasie dał się dobrodać ludziom. Pobłogosławił im tak, że jednak nie mieli na świat. Te głosy od samego korzenia, od samego swojego szczytu były jednym wielkim, te źdźbła były jednym wielkim kłosem, w którym znajdowały się ziarna. Ludzie więc mieli pod dostatkiem ziarna, pod dostatkiem chleba, mieli dobrze. Ale znowu, jak to ludzie zaczęli Panu Boga drażnić, dokuczać Mu, znowu Pan Bóg się zdenerwował na nich i powiedział, to już koniec. Sprawię, że jednak wrócę do tej swojej obietnicy, będzie ci ciężko musieć pracować na swój chleb. I sprawię, że znikną te wspaniałe głosy, które macie teraz w prezencie. Pozostanie sama łodyga. I rzeczywiście tak zaczęło się dziać. Ale matka Boża pobiegła i złapała swoją dłoń na szczycie tej łodygi. I właśnie w jej dłoni tylko pozostał głos. Uratowała chleb dla ludzi. Myślę, drodzy, że nie trzeba komentować specjalnie tej pięknej legendy, tłumaczącej właśnie, dlaczego te głosy pszeniczne, z których robimy chleb, są takie małe. To właśnie Maria. Maria jest tą, która nie jeden raz traktuje nas przed niebem Boga Ojca. Dlatego dzisiaj z taką radością ją czcimy. Dlatego dzisiaj do kościoła przynosimy jej wspaniałe wieńce żywne. Przynosimy jej owoce, plony tej ziemi. Właśnie dzięki jej wstawiennictwu Pan błogosławi, że mamy co jeść. Za to chcemy dzisiaj dziękować. I chyba dlatego tak chętnie Marię kochamy. Chyba dlatego tak chętnie uczestniczymy i z taką radością w tych świętach Marii. Oddajemy jej dzisiaj wieńczniku, dlatego że cieszymy się dzisiaj z jej wniebowzięcia. I módlmy się, aby Maria wyprosiła, abyśmy i my kiedyś mogli dołączyć do niej
tam, gdzie została dzisiaj wzięta. Amen. Boże Ojcze, dziś do Ciebie przychodzimy w tej potrzebie. Pobłogosław nasze plony, nasze domy i zagrody. Składamy na ołtarzu wieniec żywy. Boże, Ty życiem jesteś i siły dajesz, a w głosach Twoich jest posmak chleba. Przynosimy na ołtarz chleb. Panie Boże, pobłogosław nasz żniwny trud. Oto Cię prosi wierny lud. Niech chleba starczy wciąż dla każdego, bo to jest największy w życiu skarb. Ofiarujemy warzywa. Przypominają nam, że w Twojej dobroci żyjemy. Praw Panie, byśmy korzystając z daru Ciebie, docenili to, co od Ciebie mamy. Niesiemy owoce. Przyjmij, Panie, to wszystko, co od Ciebie mamy. Pochwalony na wieki Twoje dzieła, bo wielki jesteś, Panie, godzin wielkiej chwały. Ofiarujemy zioła. Zioła przypominają nam piękno polskich pól i łąk. Spraw, byśmy umieli podziwiać Twoje dzieła, które służą człowiekowi i zwierzętom. Niesiemy kwiaty. Matce Najświętszej, pełen naręczy, kwiaty i kłosy, ziół pierwociny, Tobie panienko, z serca wdzięczności dziś przynosimy. O Najświętsza Matko droga, proś za nami, w niebie Boga, proś i czuwaj wciąż nad nami ze swymi aniołami. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winogrona i chleb. Przyjmij to wino i chleb, przemień je o krew i ciało swojego Syna. I jak ta woda łączy się z wieżą, tak nas połącz na wieki z Jezusem i Jego Matką. Amen. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Oto Baranek Boży, który płaci grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, chciałbym serdecznie podziękować za przygotowanie tak pięknego wieńca, tej uroczystości, tych pięknych bukietów, darów tutaj, które mamy na ołtarzu, możemy przedstawić, ofiarować Panu Bogu w imieniu całej wspólnoty. Dziękuję więc wspólnoty parafialnej, dziękuję więc kołu gospodyń wiejskich, które tutaj się zatroszczyły, abyśmy mieli co Panu Bogu przez Maryję ofiarować. Dziękuję również Radzie Sołeckiej za zorganizowanie tej uroczystości przy całej liturgicznej służbie ołtarza. Wszystkim tutaj zaangażowanym w to, aby ta nasza wdzięczność Maryi wypadła jak najpiękniej, jak najradośniej, jak najbardziej kolorowo, tak jak na to zasługuje Matka Boża i tak jak wymaga tego wdzięczność w nas, dzieci, wobec Maryi.